A cóż to za okazja, aby ubrać się w tak niecodzienną koszulkę, Marysiu? A, tydzień temu miałam 18 urodziny, 2 tygodnie temu dokładnie. Fantastyczna forma sportowa na 18 urodziny, od 2 tygodni strzelba strzela ile wlezie. No staram się, w końcu coś wchodzi w tamtym sezonie, wolałam asystować, a w tym zaczęłam już strzelać. No i efektowne solóweczki jak w dzisiejszym spotkaniu. No udało się, podpatruję tam Mikołaja Zastawnika, myślę, że włączył mi się dzisiaj. A, myślałem, że to był raczej tryb Paweł Budniak, ale okej. Doskonała dyspozycja strzelecka, drugi mecz z rzędu zakończony dwucyfrówką. No super, cieszę się z pracy zespołu. Widać nasze zaangażowanie, determinację, no i są efekty. Dzięki serdeczne. Trenerze, czy jest się do czego przyczepić po takich zawodach? No to zawsze trzeba by było zadać to pytanie tak naprawdę po każdym meczu, bo staramy się pracować tak, żeby te mankamenty na pewno poprawiać. Natomiast w dniu dzisiejszym maszyna funkcjonowała bardzo dobrze. O ile jeszcze w meczu z Krakowiankami, mówię o akademiczkach z UJ-u, dało się to i owo wytknąć, tak w zasadzie od 2 spotkań maszyna funkcjonuje bez zarzutu. No oczywiście, mamy też świadomość tego, że niektóre zespoły różnią się poziomem, to oczywiście z całym szacunkiem niezmiennie do tych rywali, którzy wychodzą naprzeciwko nas. No mecz z UJ-em to był myślę, że najwyższy poziom taki futsalowy, dlatego tutaj taki wynik i też pewnie więcej mankamentów. No trudne mecze dopiero nas czekają, więc też przygotowujemy się na nie i jakby nie jesteśmy zadowoleni z tego stanu rzeczy, tylko chcemy więcej. No więc zapytam, przy tej okazji do tej pory graliście z rywalkami znanymi sobie z poprzednich sezonów. Kiedy rozpocznie się podróż rekordzistek w nieznane? No myślę, że w miesiącu listopadzie to będzie dla nas taka podróż nieznane. Będziemy grać z zespołami z Warszawy, z Poznania. Z Poznaniankami już się mierzyliśmy, ale to zawsze coś nowego, bo rzadko mieliśmy okazję z nimi rywalizować. Także listopad, grudzień to będzie ten czas, kiedy przyjdzie nam poznać nowych rywali w lidze. Gratulując dotychczasowych wyników, trzymamy kciuki za równie okazałe w dalszej części sezonu. Bardzo dziękuję w imieniu swojej drużyny.